Aktualne opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Suwałki to równowartość 10% najniższego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia rośnie płaca minimalna, wzrośnie więc i opłata za opiekę. Ale podwyżka wynika nie tylko z tego. W uchwale procedowanej na środowej sesji Rady Miejskiej przewidziano wzrost jeszcze jednego czynnika rzutującego na wartość opłaty, a w efekcie ta ma być naliczana jako równowartość 15% najniższego wynagrodzenia. Jak wiadomo, w 2023 roku zrealizowane zostaną dwie podwyżki płacy minimalnej i w efekcie dwie podwyżki opłaty za żłobek. Od stycznia rodzice i opiekunowie maluchów zapłacą 523,50 zł, a od lipca już 540 zł. Tyle opłata stała. Wprawdzie nie ma już suwalskiego bonu żłobkowego, ale każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie liczące od 12 do 36 miesięcy objęte są tak zwanym kapitałem opiekuńczym. W znacznej mierze pokrywa koszt należności stałej. Odrębna opłata dotyczy żywienia. Dzienna stawka żywieniowa od nowego roku kalendarzowego to 10 zł za każdy dzień, w którym dziecko jest pod opieką placówki. Uchwała przewiduje też zniżki. Jeśli dochód na osobę w rodzinie jest na tyle niski, by uprawniał do świadczeń pomocy społecznej, zniżka wynosi 50%. Dla posiadaczy SKM-ki uchwała przewiduje 20% zniżki w opłacie stałej. Rodziny wielodzietne i niepełnosprawne z SKM-ką zapłacą połowę stałej opłaty.